No dobra, no słuchaj, nie udało nam się ze słońcem polecić, ale słuchaj, na pewno trafiliśmy Matyjko kowadłem, co nie? Jesteśmy wycie sami, co nie? Na stówę go trafiliśmy! Tak! Jest! Jest, super! A, no wreszcie. Hej, no! Cześć! Usiądź tu! Ja przyszedłem ogólnie do Natka, ale widzę, że tu nie ma. Nie ma, nie... ale może usiądź tutaj. Tak, gdzie on poszedł? Nie wiem, ale może tu usiądź. Usiądź. Okej, co wy kombinujecie? Nic. My jesteśmy tylko miłymi dżentelmenami. Dokładnie, a gdzie byłaś? A no, chciałam porozmawiać sobie z moją córeczką, ale coś nie wyszło i... A co się stało? No. Właśnie. Nie chcę o tym gadać. Nie, powiedz! Powiedz, my jesteśmy przyjaciółmi, no, czekaj, bo ona chyba nas nie zna. Czekaj, wiesz jakie mamy na imię w ogóle? Nie, nie mówiliście ani imion, ani jakie macie dary. No to ja jestem Nef, a to jest... Łukoch, siema! I naszym darem jest szczęście. Dokładnie. Okej. A właśnie, jak mówimy o szczęściu. Czy byłaś może w pobliżu twojego dawnego teraz męża? Ale jak dawnego? Przecież żyje cały czas. Jak to żyje? Czekaj. I jak tam było u niego? Pokusiliśmy się. Ciężki temat. No, ciężki. Mm-hmm. Jak kowadła, które może spadły, coś mu może zrobiły? Czekaj, co, jakie kowadła? Czy wy coś wiecie o tym? Nie. Już pora chyba na ciebie, szef będzie. Tak, szef będzie na dworze czego, wiesz? Wydurnie, takie rzeczy na nas nie działają, my przecież mamy łeb z kamienia! Czyli musimy rzucić kamień! Nie o to chodziło, geniuszu! A zresztą to nie my te kowadło rzuciliśmy, słuchaj, to było polecenie. W pogodzie mówili, że będzie kowadło padały. To grawitacja tak zrobiła, nic nie na grawina. Było o takim gdzieś mówione. Jak to nie było? Było mówione? Tak! No tak! Co wy za telewizję oglądacie, bo to na pewno nie jest nasza! No, oglądamy, no, jedynkę, dwójkę, trójkę, ale są nasze. Ale to nie było nic o kowadłach! O Boże. I to mimo ziej, i wycofamy się, i chodźmy do naszego pokoju, tam... Tak, tam zrobimy plan nowy. Tak, nowy plan, miłego, jakby co, lód jest w lodówce, na te twoje, jakby tam kowadło ci spadło, to hej! Ej! No przez ich zmarnowałam wszystko przez nich. Wiedziałem, że to będzie tak wariować, tam nic nie znalazłem, Macho mi kazał coś na... Ty, Waci, co tam się dzieje? Dawaj, Witpa, dasz radę! Nie, dasz radę! Co się dzieje? Uczę ją latać! Zaraz, to są twoje skrzydła? Tak, chyba... A pamiętasz chyba jednak o tym? No, chyba... Nie muszę sobie przypominać, że prawie żeś byś mnie zabiła! Przypadkiem. I to nie byłam ja. Znaczy, byłam ja, ale nie ja. Wiemy. Ale zaraz, czekaj. To... Dobra. Nieważne, to jest... Ale... Przecież ty umiałaś latać, no! Nie. Nie latałam wtedy. Nie widziałeś? Tak, ty latałaś, jak my szukaliśmy smoczych kul. No, nie w wysokości, tylko nikt na to nie chciał zwrócić uwagi. Gdzież była chmurka Kinto? Nie. A jakbyś nie wiedział, to chmurka Kinto to jest takie magiczne coś. Magiczne coś. I on jest taką chmurką, tak? Taką chmurką, tylko że godzień mógł tylko wejść na tą chmurkę. To znaczy ktoś o czystym sercu. O, a może dokupić? Jak mi kiedyś przyleci, bo od jakiegoś czasu Kinto nie chce w ogóle przelatywać, także... A. Czyli nikt nie jest godny, na to wychodzi. No, chyba tak, na to wychodzi. Dobra, nieważne. Leć! Jest. Ale jak? No ale patrz. Czy to jest takie trudne, skoczyć i po prostu uwolnić swoją energię ki, albo po prostu tak jak ty, rozwinąć skrzydła? Dawaj, Windman. Nie miałeś skrzydeł nigdy, więc... Byłem w niebie, starczy mi tyle. Mam stoper, dasz radę. Mhm. Bierze w ciebie się. Dawaj! No. Prawie! Dawaj, leć! Oj. No, tam przez te 3 sekundy polatałeś. A tak lepiej niż na początku. Nigdy więcej! Ja pierdolę. Na początku wpadłaś do basenu. Jak to wpadłaś?
A za pierwszym razem wpadła po prostu do basenu. Pozrobiła fiu i skoczyła do basenu. Nigdy więcej, no. Mówię. Witpa, mówiłem ci wiele razy, że nie trenujesz za bardzo, miałaś... No to mówię ci. No. Jeśli twój tata jest coś ale bratem mojego taty, no. Czyli jest moim wujkiem, czyli pani Witwa jest moją ciocią, czyli mój tata swoim wujkiem? W takim razie, skoro idziemy takim tokiem myślenia, to Mati to mój wujek. Tak, twój wujek. Mój tata to moja... twój wujek. A moja mama, Wintma, jest twoją ciocią. A to powinniśmy ich tak nazywać? Nie wiem. Dziwne to jest. Ale dobra, ta czekolada, co nie? No! Misaki, Mac? Panie Macho! Co się dzieje? Mamy Oj. Pytanie, możemy skorzystać z jakiegoś miejsca w laboratorium? Co znów będziecie robić? Nic! Jak znów będziecie robić jakieś coś i wi coś, i ja potem będę musiał to z panem Machem utylizować przez pół godziny. Pół godziny się tam to coś utylizowało? O, super. O! Ej, to teraz zróbmy na trzy. O matko. Afra! To możemy, panie Macho? No jakieś jedno laboratorium mam dostępne, więc w sumie mógłbym wam udostępnić. To tylko możemy? Prosiłbym jednak, żeby teraz zadziałało, a nie jakieś... Nie jasne, tym razem tak, się wybuchnie. A, jeszcze jedno, Max, czy coś gadałeś ostatnio Misaki o jakiejś czekoladzie, że nie ma w domu? Nie. Ej, no właśnie, mówiłeś, że nie ma nigdzie sklepu z czekoladami w tym mieście. Nie przypominam sobie. Ale wiecie, że ja mam kupione dwie fabryki czekolady, tak? A. Dobra, idźcie do tego laboratorium, zanim nie będę musiał z tobą poważnie rozmawiać. Tak. Dobra! Tylko pamiętaj swoje szlabanie. Tak, tak. Tam go wybrałeś. Tak. A co dobra. Chodzi? Nie wiem, nie pamiętam. Chodzi. Okej. Okay. Jaki szlaban chodzi? O. Wybrałaś ten szlaban po ostatnim jaki? W szkole. Powiedział, że woli na Netflixa mieć niż na komputer. Tylko wiesz o tym, że on umie latać, może ci uciec i... No tak, ale ma zablokowane konto. Okej, okay. Dobra, nieważne. Macho, bo ja tam jeszcze badałem to, zanim ten cały wydruk się skończył po 5 godzinach. No trochę to trwało faktycznie. Niestety nic innego tam nie znalazłem w okolicy. Nawet śladu May nie znalazłem. No trochę... Trochę niedobrze. Po tamtej sytuacji to przydałoby się jednak złapać i wrócić. Dobra, ja ci mówię, to jest bardzo dobry pomysł. Ale to znowu może pójdzie coś nie tak, bo... Nie no, to był błąd statyczny. Teraz będzie wszystko dobrze. Tak. A ty jesteś pewien, że ten laptop pan Macho nie będzie zły, że wzięliśmy? Znaczy, nie wiem, zabrałem go od niego i... Ale no dobra, patrz. Dobra. Ale patrz, jest uruchomiony, wszystko odblokowane, robimy. Tak! Snorlax! Snorlax. No nic, a coś miałeś mi pokazać w laboratorium. A tak, miałem ci pokazać tam, gdzie badam ogólnie te cukierki, nad lekarstwem, nad tym wszystkim. Więc jak chcecie, to też chodźcie z nami. Dobra. W ogóle, kochanie, kupiłeś meble? Bo... O, nie. Okej, to nie wiem, kto to kupił. Ale nieważne. Ale nadal, ważne, że są. Nadal nie mam żadnego w ogóle sygnału od Filipa, to jest dziwne. Też mi się to nie podoba, też nic od niego nie dostaję. No nic. Dzieciaki znają twój kod? Tak, podałem. Tylko mogłyby zamykać te drzwi. No wszyscy, czy ktoś jeszcze idzie? No to wszyscy. I teraz... Pinki? Pinki? Co ty tu robisz? Pinki! Dobry. Czyli Pinki tu się działa cały czas? No to wychodzi. Cześć, Shiny. Dobrze, chodźcie za mną. To zostawił otwarte drzwi. No, nie wiem. Sam ciągle... Które to były drzwi? To chyba były te. Chodźcie za mną. Zapraszam. Boli się w własnym laboratorium. Co to jest? To jest moje laboratorium. Tutaj badam ludzi, którzy zamienili się w cukiereczki. A tam... materia? Nie. To jest taka osłonka, żeby nie było widać tych wszystkich cukierków, które zebrałem. Wiesz, że tam jest cukierków? Nie wiem, może Pinki policzy. Nie, Shiny może policzy. No co? Nic mi tym nie zrobisz. Pinki, nie strzelamy w przyjaciół. Nie wolno, Pinki. On nie jest moim przyjacielem, cały czas nie byli sami. Pinki!
Nie mów tak. Ale jest moim przyjacielem. No, moim też. Jak możesz, panie małpko? Nie jestem panem małpką. Pinki, przestań! No bo jesteś żajni. Dobra, ile jest tam tych cukierków? Dużo. Od kiedy roboty płaczą? Nie. No bo mają wygenerowane uczucia, no. No. Każdy z nich, nawet depresik miał. Depresik? Depresik. To depresik, no. Nie pamiętam, że depresika, jak go stworzyłem, to był chyba trzeci robot, którego stworzyłem. A ten! Ten zielony, no. Pamiętam. A co z nimi? A, to ich powysyłałem do innych krajów. A no tak, zapomniałem. Pinki! Dobra, nieważne. W ogóle coś się znalazłeś? Bo z tego, co mi Bałkogo mówił, mieli tutaj sprzedać jakieś antidotum odnośnie tego. Jeszcze nie, jeszcze mi się nie udało. Ciągle się przetwarza. Jak widzisz tą maść, co teraz wylatuje. No właśnie widzę. No to właśnie to jest niby lekarstwo. Dopiero się tworzy. Niby? Jak, tak. Bo teraz jest w kolorze białym. Jak będzie dobre, to zmieni się na kolor niebieski. Pinki, nie wchodź! Shiny, uspokój się. Psio, z pomieszczenia. Już, psio, nie chcę cię Pinki, tutaj. Psio. Idź, Pinki. Poszła, jesteś Pinki. Niegrzeczna. No idź! Nie będzie twojego ulubionego oleju. A właśnie, a co z tym, co ja cię prosiłem? Klonem. Mhm. Już się robi. Miałaś iść stąd! Dobra, jeszcze to. Co jeszcze się robiło? Tu EDNA trzeba dodać jeszcze. Okej. Okay. Ej, udało nam się, ale co, coś nie wyszło. Miał być Snorlax. Co ja tutaj robię? Witaj, przybyszu. O co tutaj chodzi? Co to za huk? Jaki? O. To za... Dzieci! Nie! Gdzie oni są? Które to pomieszczenie? To było? Tam. Za mną. No nie! Które? Tu jest to wszystko to samo wygląda, no ja piórkuję! No. Tu dzieje! Wychodź z tej plazmy, gościu! Ej, wyłaź stąd! Ej, jak co? Wracam do domu! Zaraz, co? Smolax? Co to jest? Co ty tu robisz? Stało. No, minęło parę lat, ale no... Czekaj, przecież ty zostałeś... Jaki Snorlax, ale o czym wy mówicie? Jaki Snorlax? Wy Snorlax. Nie, to jest Smolax. Trochę blisko, ale jednak Smolax. To jest... Miał być Pokémon. Jaki znów po... Ej, bo ja chcę z powrotem do siebie. Nie, nie da się, bo Gustawa wcięło, mógł się by tylko oddział odesłać. Zaraz, jakim cudem wy włączyliście? Zaraz, to wy włączyliście portal? My tylko robiliśmy robota? Jaki portal? To, ja sobie robię jedzonko, kolację sobie robię i nagle jestem tu. No dobra, wiem, że parę razy byłeś mieszany w moje sprawy, ale jak? To ja pytam, jak? Ja chcę do domu. To było trochę DNA, było to, było tamto. Kąd macie mojego laptopa? No i pożyczyłem tego laptopa. Kąd go wziąłeś? Nie wiem, z laboratorium czy tam z domu, nie pamiętam. Ty go w ogóle mieszkałeś. No bo chcieliśmy Pokemona. W skrócie, to jest moja córka, to jest syn Filipa, to jest brat Witpy, a to jest... Szwagierka? Za trudne słowa. Kąd pan zna mojego tatę? To jest mega dziwne. Jak robot może coś takiego wiedzieć? Nie wiem. Tak, mam córkę. Ja mam jedno dziecko tylko. Drugie jest... Jak odpaliliście portal, to nie jest robot, dzieciaki. To jest żywy człowiek. Patrzcie, mogę go uderzyć. O. Nawet go nie mogę, o. A, czyli kolejne coś do utylizacji? Nie. A Lufer wie, że tu jesteś? To jak on ma wiedzieć, jak ja mówię, że robiłem sobie kolację i nagle wiem, siup! On pewnie dopiero zauważy. Nie wiem, jakiś kufer. Dobra, Smolax, tam gdzie się jest wyjście, nie wiem, które drzwi.
No aha, czyli teraz mam celować jeszcze po, to, tu? No. Nie, tu jest puste. A, okej. Okay. I co, mam szukać? No czekaj, to chyba jest tam? Do przodu idź. Do przodu. Przed siebie. Przed siebie. Nie. Tu jest jakieś coś zielonego. Tutaj po Pokémon nam ucieka. To nie jest Pokémon! Ja zaraz znajdę, na spokojnie. No. A tutaj? Tak. Wow, fioletowy pokój! Co? Ale fajny! A tu? Nie, to też nie tu. Na końcu? Nie, na końcu. Nie, na końcu, minąłeś wejście! Jak to? A, czyli to te otwarte. Dobra. Tak. Ale to, tam później dalej to gdzie? Tam jest winda! Brawo. Aha, dobra, to dzięki, na razie. Jak coś to potem ci załatwię. Coś. Do zobaczenia. Aha. Jakąś no pracę czy coś. Okej, okay, dobra, dzięki. Tak. Cześć. Cześć. Mati, co to było? Wytłumacz mi to. Później wam powiem. Jaki piękny był plan, co nie tylko padła z kosmosu, no ale... Ale usłyszałem, słuchaj, ja wiesz co ja wtedy usłyszałem? No? Widziałem ogień na kowadłach. Aha. Że dlatego, że to była grawitacja, ale nieważne. Nasz plan. Który? Czekaj, odpalę Excela i właśnie zaraz ci powiem, który plan. No mamy tak. Plan... Ej. No? Jak on się nazywał? Tej jej most, to nie? Mati? Jakoś tak? Co nie? No chyba. No to patrz, że jest, na YouTube jest Tyt Mati, premiera nowego odcinka Minecraft Akademia. Ej! Podłem na genialny plan! No dawaj! Słuchaj, mam pomysł. No? Powiem. Może zadziała to, jeśli go zabijemy w psychologiczny sposób. O! To jest genialny pomysł! Dobra, lecisz! Czekaj. Dobra, czekaj, to co piszemy? Napisz słaby film. O! Słaby film! Miniaturka nadaje się tarcia chrzanu. Nie polecam. 2/10. I enter. No! Dobra. Udało nam się! Jeszcze mam pomysł, zrobimy taką rebelię. Musisz zrobić tłum! O! Czekaj, mam pomysł! Kto jest przeciwko Matiemu, pisze 1. A kto nie dostaje bana. No i dobrze, widzisz, my to mamy łeb na interesu, co nie? Czemu my jesteśmy na tym odcinku? Jakim odcinku? No, nie widzisz premiery? To my! A no faktycznie! Patrzymy na laptop, a kamera... Zrobili sequel. No ja piórko, jeszcze tego brakowało, żeby tu był Smolax! Snorlax! To miał być Snorlax! To jest Smolax! A ja nie wiem, kto to jest! Ej, słuchaj! Ty! To jest znajomy! Ja sobie wymieszać! Ale jak tu jest jasno wszędzie o Wesi? Czy ja usłyszałam, że ty drzesz się na roboty! Nie wolno tak robić! To one mają też uczucia! Przecież sam o tym wiesz, nie wolno tak robić! Córka, czy ty krzyczysz na mnie? Tak, czy krzyczę na ciebie! Rozumiem. To weź proszę robota i się nim zajmij, bo teraz nam przeszkadza. Bardzo poważnej rozmowie, córciu. Mi to bardzo. Imię to. Chodź, idziemy, Pinky. Jeśli się farsą ten, a tam jest... Nie ma dużej szkoły. Jakim cudem otworzyliście portal? Bo weszliśmy w taką bazę danych otwartą na laptopie, czy tam komputerze. I tam wprowadziliśmy jakieś cyferki i... Mojego laptopa. Był odtworzony i była tam jakaś baza dana odpalona, jakiegoś czegoś dziwnego, jakiegoś czarne, takie fioletowe. Piórko, jak my teraz odeślemy Smolaxa? Nie mam żadnego pojęcia. Nie Gustaw, wy się... Ale... Czekaj, bo coś mi przychodzi na ucho, halo? Halo! Gdzie pan jest? Jestem u pana Macha! A wie pan co za dzień i za godzina? No... Proszę pozdrowić pana Macha i powiedzieć, że jak tak dalej będzie, to zostanie pan zwolniony. Ale chyba pan Macho to słyszy. Panie Macho! Co się dzieje? Proszę, bardzo proszę, żeby się trzymać ustalonych grafików, bo nie utrzymam. Znowu zastępstwo muszę robić i dwóch mocniów znowu jest nieobecny. Tak mnie zaleje. Nie, dzieciaki, wy nigdzie nie idziecie. No nigdzie nie idziemy, tak zostajemy. Nie, idziecie do szkoły i się przebieracie, już. O pani Matym też mówię, patrz, się spuszczę znowu na własne lekcje, nie wytrzymam. No już zaraz będę, no ty chwilę dzieciaki się przebiorą. Jezu, ale ten woźny jest dziwny.
Czemu? Musimy do niego iść! Ale ze mną macie lekcje! Wiecie, szkoła, te sprawy, nie zapominajcie o tym. Już na górę się przebierać. Nie ogarniam tego miejsca. Gdzie tu się wiesz? Tutaj. Dobra, z Smolaksem się zajmiemy kiedy indziej. Może sobie trochę tu pożyje. Nie ważne. Ale chłop. Znajdzie mu się pracę czy coś. Mam taką nadzieję, Macho. Mam taką nadzieję. W ogóle... Tu jeszcze zobacz... Czy ta maszyna jest... Od kiedy ta maszyna jest na koty? Nie, to są panele kotkowe. Piękne rzeczy. Jak macie jakąś fiksację na punkcie kotów? Nie, po prostu nie jesteśmy zależni na kot. Dokładnie. No, w sumie racja. Max, serio, czy ty w końcu se załatwisz ten mundurek? Ale nie chcę mundurku. Czemu on nie musi zakładać mundurku? Oficjalnie nie jest w szkole jeszcze. Jeszcze. Aha. Dobra, idziemy i... Misia? No w końcu są ci uczniowie, gdzie wy byliście? Wybuchaliśmy laboratorium. Pan wiceprezes skarży na was. Idziemy do dyrekcji. Idziemy właśnie na lekcję. Na lekcję. Chodź. Nie. Znaczy, walne ja nie. To tu chyba zapewne było. Znaczy, mam moc pana woźnego i... Nie? Jest taki dziwny i... Panie woźny, tu? Bo idą tutaj. Słyszę, czuję ich. Tak? O. Dobrze. Dzień dobry. Dobre. Dzień dobry. Chodź, doktor, usiądź na naszych miejscach. Drodzy uczniowie, kończąc lekcję o lekcję historii bohaterstwa, zapiszcie sobie główne motywy powieści Aladdin. Hej, siostra. Proszę, no dostanę lekcji bliższego karskówkę z tego. Naprawdę? No właśnie, tak. A dzisiaj ten, idziemy na trening? To chwila, poczekajcie. Będziecie mieli niespodziankę przez pana Macha przygotowaną przeze mnie, ale musimy coś powiedzieć sobie. Dziękuję panie wicedyrektorze, że pan tutaj zajął się klasą. Proszę, nie przeszkadza, po prostu herbatkę piję. No dobrze, ale wiecie o tym, że każdy z was ma ten dar, tak? Mhm. I... Smacznej herbatki. No w ogóle takie pytanie, gdzie jest Andrzej? On? Zniknął. Andrzej? No. On ostatnio mi mówił, że idę, bo mam jedną sprawę i muszę coś zrobić i sobie poszedł i od tego czasu go nie ma. Mhm. Ludzie w akademiku ostatni raz był 3 tygodnie temu. Panie mi przepraszamy, jestem usiąść na podobno miejsce, niektórzy... bo nie będzie pani stać. I tak samo niektórzy mówili, że podobno zagnieścił się gdzieś na jakimś drzewie jakiś typ o niski z fioletowymi włosami i obserwuje akademik nauczycieli. To z tego co wiem, przecież nauczyciele nie mają akademika. Proszę, skarbie. Jak, Shiny? Wszystko działa? O, wszystko jest dobrze, pod kontrolą. Ile jeszcze procent zostało? No już niewiele, jest 95%. Bardzo dobrze. Wiecie co? Totalnie mi się ten pomysł nie podoba. Mi troszeczkę też. Pożyłem klona, ale... Nie wiem, czy dam radę nad nią zapanować. Tam dasz radę. Będzie dobrze. No, wierzymy w ciebie. To będzie wielkie dzieło. Ogólnie przydałoby się w ogóle jakoś nazwać, nie? Macie jakiś pomysł? Nie, a ty, Shiny? Ja nie mam. Ty masz? No nie, taki jeden mam. Jaki? Powiedz. Nazwałbym ją Akuma. Akuma? Ej, w sumie kit. To dziwnie, jakbym na nią mówił bu, bo to jest takie... Nie wiem. Takie bu. No właśnie, takie bu, nie? Takie w ogóle nie w tą stronę. A taka kuma fajnie brzmi. O mój Boże, spodoba mi się. Mi się podoba. Ładne imię. Super jest. No dobra, to przeczekajmy jeszcze te 5 minut. Powinno w te 5% w 5 minut. Tak plus minus, nie wiem dokładnie. Trudno powiedzieć. Pierwszy raz tworzę takiego klono androida. Mhm. Jeszcze trochę żywej tkanki dodałem, bo zasadniczo
jak jest shiny, to ona jest czymś podobnym. Tylko, że ma... Jak to? Tylko, że ma, no, części ciała. No tak. Mhm. Że ona jest bardziej żywa, a ja bardziej robotem, że ona... Tak. Ona będzie jak mogła wszystko jeść, pić, takie rzeczy. To jest moje w sumie pierwsze dzieło takie. Ja nie mogę. Ja mogę? Mam nadzieję, że jednak Mati ma jakiś plan B awaryjny, jak ja nie dam rady nad nią zapanować. Ale na pewno. Ja nigdy się nie mylę. Kiedyś się pomyliłem. Oprócz sytuacji, kiedy zgubiłem siostrę między wymiarami. Potem byłem zamany przez 3 lata. Tak, to trochę były straszne czasy. Nieważne! No dobra. Ale się stresuję, Boże. No dobra, długo jeszcze. No ja już chcę. Nie możemy wcześniej? Nie da się wcześniej, bo jak odpalimy ją wcześniej... Ja chcę! No ja wiem, żebyś chciała, ja też bym chciał, bo muszę coś zbierać do szkoły. Bo na pewno już tam dzieciaki czekają na jakiś trening. Ja pójdę za ciebie. O! No, chyba nie, Shiny. Zostajesz dobra, w domu. To popilnuję to, dobra? Nie, bo ja muszę ją ze sobą zabrać. Aha. To nie mogę z nią? Masz szczęście. I to moja siostra? Powiedziałeś przedtem. Zasadniczo taki nie. Znaczy zasadniczo to jest bardziej siostra Bu. Taka przeze mnie stworzona. Ale nie muszę ci tłumaczyć, skąd się biorą dzieci, prawda? Nie, ale kiedyś możesz mi powiedzieć. No to spytaj się mamy. Nie, spytaj się taty. Powiesz nie, mi mamy. Spytaj się taty. Powiedz mamy. Mi później. Siostrę się spytaj. Tak. O, siostra? Czeka, jest dobrze, aby siostra. Ale ona jest młodsza. Ale o którą taty siostrę? Się spytaj. No nie mnie. Czemu taty ja się zawsze? Nie, ja nie chcę odpowiadać na takie pytania. Dobra. Ja też nie będę odpowiadał na takie pytania. Dobra, Matiego się spytaj. Mi. O, Matiego się spytaj. No. No. On ma córkę. To jest plan. Potem, że mamy 3 córki, powie, ale okej, okay, nieważne. To jest plan. Dokładnie. On mi powie wszystko. Tak. Tak. Możesz go jeszcze pociągnąć za ogon, jak chcesz. No. Naprawdę? Że jest małpką. Tak, on bardzo to lubi. O! Też, no, tak. No. Pinky się nie może dowiedzieć. Dokładnie. No. O. Ruszę się! Jest już 100%! O! Co się dzieje? Już? Wstaje? Będzie? Poczekaj. O, dasz radę. O! Dobra. Cześć! Czuć mnie? Czy nie? Czekaj, bo ona musi... Hej. Cześć. Halo? Witaj. Może wyjdziesz z Mazi? Chodź. Tak, na spokojnie, nie bój się. Pomogę ci. O, dobrze. Cześć, jestem Shiny. A ty? Jak ona miała? Akuma. O, hej, nazywasz się Akuma, wiesz? Miło mi. Mówi coś? Chyba się wstydzi jeszcze. No, troszeczkę tak. Może jeszcze gardło ma zdarte czy coś. Możliwe. Możliwe. No dobra, ale nazywasz się Akuma. Rozumiesz? Obróć się w moją stronę. Spojrzę. No, jeszcze tam wszystko się nie wyregenerowało. Potrzeba tam chwili czasu. Co najmniej godzinka, ale to w tym czasie dojedziemy do szkoły. Ogólnie... A mogę iść z wami? Nie, nie możesz. Jest sprawa. Jesteś dosyć potężna. Włożyłem cię po to, żeby przetestować moich uczniów. Jesteś chętna? Znaczy... O, to dobrze. Cieszę się, bo nawet gdybyś powiedziała nie, to nie miałoby znaczenia. Więc tak to właśnie wygląda trochę. Ale na spokojnie. Potem coś ci załatwimy, jakieś nowe... Znaczy może mieszkanko, po prostu u nas będziesz mieszkać. No, nie będziesz tutaj mogę w tej Mazi. Mogę się później pobawić? Oczywiście będziemy mogli się bawić, wszystko. O, to super będzie. Ha. No dobrze, to wyruszajmy. Nie, że jakieś... Dawać mnie to, widziałem to. Nie? Dawaj. Nie? Misaki. On to ma. Nic nie mamy. Nic nie mamy. Max? Nie, mamy. Max, wystarczy tylko, że się przez na chwilę przeteleportuje do domu. Czemu to robiłeś? Oddaj to. Oddawaj. Nie? Oddaj to. Nie? Oddaj. Nie. To. Nie? Bo nie będziesz... Bo to będzie... Oddaj to. Nie! Oddaj to, daj. Max! Tak? O.
mam tego. Dawać tą książkę, bo mnie zaraz klasa. Za pana, a ja nie mam. Dobra, nieważne, za karę będziecie musieli napisać referat. Ja wiem. Co? To jest nas miłosne. Jeżeli tej książki nie zobaczę do końca mojego wywodu, oboje macie zachowanie obniżone o no jeden właśnie. Oraz nie będziecie nie musieli nie napisać wypracowanie na 300 stron. Ja bym się obniżyła jeszcze raz, zabraknie ja nie mam. Proszę o cieszę! Ja też nie mam. Ja się... A więc tak, Panna, Misaki i Pan Max, zobligowani jesteście do napisania rozprawki o historii bohaterstwa i wszystkich tematach, które mieliśmy, zrobienia prezentacji na następną lekcję o następnym temacie historii bohaterstwa oraz przygotowanie wszystkich argumentów i notatki na ocenę. A co się stanie, jak tego nie zrobię? To, proszę pana, dostaje pan zagrożenie. To i... twój romans z panią Grzybek! Ale ja nie chodzę do szkoły. Także ma... Także mam nadzieję, że do końca mojego wywodu ta książka się znajdzie tutaj. Ale jest problem, bo my tej książki nie mamy. Nieważne. Dobra. Mówiąc jeszcze raz to, co chciałem powiedzieć, że jako, że wy, że macie dar, i niektórzy, że mają moce. Misaki, słuchaj. Nie, czemu? Inaczej. Misaki, do pierwszej ławki, już. Czemu? Kiedy? A on? Dlaczego ja bym... No, do pierwszej. Dobra. Jako, że wy macie ten dar i moce, musicie kiedyś zrobić to, co ja kiedyś zrobiłem paręnaście lat temu, to, co zrobił kiedyś Zeus, to zrobił kiedyś to Gustaw. Gustaw zapłacił największą z tych cen. Czyli poświęcić siebie oraz swoje życie. Czy ty mnie możesz słuchać? Chwila. Chwila, mam umrzeć? Nie o to chodzi. Nie o to, żeby umrzeć, tylko żeby czasami poświęcić swoje zajęcia. Poświęcić... A, jak się nie śpisz? Co? Kochaj! Słucham. Jeżeli pani Grzybek przyszła. Schowaj ten telefon. Jeszcze raz. Albo ty, Max, albo ty, Misaki, przeszkodzicie mi. Będziecie mieli za karę trening z panem wicedyrektorem. O, ja się rozczarowałem. A kto jest wicedyrektorem? Ja piórkuję. Dobra, mówiąc inaczej, żeby czasami jak macie na przykład to, że... Do dyrektora idę, bo ten pan mi powiedział. Tak, ja mu kazałem. Chwilę idę. Że na przykład gracie na komputerze, albo macie jakieś własne zajęcia, albo że na przykład, nie wiem, odrabiacie lekcje, ale na przykład wasza mama lub wasz tata potrzebuje pomocy, to musicie poświęcić swoje zajęcia, żeby pomóc, tak? Kiedyś przyjdzie czas na to, że wy będziecie musieli obronić miasto. Bo mnie zabraknie kiedyś pana Macha, zabraknie kiedyś Filipa. Wszystko wiem, siadaj na miejsce. Więc mam nadzieję, że ten trening, który ja wam przygotowałem wraz z panem Machem, sprawi to, że będziecie bardziej przygotowani do tego, co was spotka, bo jakby to powiedzieć, ból jest nieprzewidywalny. I nie wiemy, jaką on ma moc dokładnie. Także macie 15 minut na to, żeby się przebrać. I spotykamy się na sali treningowej. Dobrze. No właśnie, ja chcę jeszcze jedną rzecz. Proszę. Pani przewodnicząca szkoły, proszę podejść, Misia. Tak, jest super. Przedstaw sobie plan, jaki chcesz dla uczniów wprowadzić. A to mam mi zdradzić teraz? Tak! Nie jutro! Ale trochę. Ja widzę swoich zachowania, że chyba jednak na nie zasługują. Ona ma telefon, on też miał telefon. Ten tam czerwony ze skrzydłami miał telefon. To jest przecież jakiś. Da, to jest jakiś telefon, skandal. Coś jeszcze, może mam Nintendo Switcha i gram w sobie w Mario. Misia, Misia, powiedz o tych imprezach, co zaplanowaliśmy. Nie wiem, jak dalej ja gram. Jakich imprezach? No o dyskotekach! Dobra, Misia, powiesz to kiedy indziej. Także idziecie na salę. A dobra. Dobra! A do widzenia. Misaki, Max, zostajecie. Czemu? Jak może się pilnuje tam na tej sali? My się przebrać na sali. Co to miało być?
zostawiliśmy... Co to miało być? Było nudne po prostu. Ja ci dam zaraz nudne. Jak jeżeli zdarzy mi się jakaś krzywda, to co? To też powiesz, że to jest nudne? Nie. No. Jeszcze raz zobaczę, że się bawicie jakimiś karteczkami lub piszecie, to inaczej będę z wami rozmawiał. Nie wiem. Nie wiem, tylko wiesz o tym, że się o ciebie martwię, tak? Dobra. A możemy wyjść, bo tak ciasno tutaj. Idź się przebrać. Serio, nie jestem dobry w mowy. Ale... Misia, tobie nic nie mówiłem, ale ten bób powstał z energii mojej Steina i... Pana? Mhm. Ile tam było tam? 3 lata temu? 4? No tak, ale to się wykluło wtedy i... Wtedy się wykluło, czy wtedy się jakby z ten... To wtedy się... Wtedy się wykluł i prawdopodobnie jak... energia, którą wytworzył też Gustaw poprzez teleportację do innego świata, znaczy do Limba, to też po części wygenerował tą energię, która połączyła się z energią moją i Steina i... No i wyszło na to, że Bu się odrodził. Znaczy, wykluł się. No to po pana Gustawa, to te dzieci to jest jakaś tragedia. Mam nadzieję, że kiedyś się ten... Jak patrzałam, jak ignorują to, co pan mówi o panu Gustawie, to się załamałam po prostu. Nawet moja siostra na telefonie siedziała. Skonfiskowałam ten telefon. Dobra, idziemy na salę, bo tak to nie będziemy... Mam nadzieję, że Macho to zrobił na czas i uda mu się przynieść to, co ma zrobić. A musi być ktoś jeszcze ze mną, żeby czasami powstrzymać ten stwór, który stworzył Macho. On stworzył klona Bu. Ja mam. Więc mam nadzieję, że będzie nad nim jakaś kontrola. Zobaczmy, czy dzieciaki są gotowe. Halo, nie śpimy! Halo! Dlaczego? Bo nie ma dżemu. A marmorada? Też nie może być. Wstawaj! Wstawaj! No, co? No, no dobrze, no przebrałaś się. No, czy ja coś mówię? Patrzysz tak dziwnie. No. Max, czy ty serio nie masz żadnego stroju? No, w domu wszystko zostawiłem. Ja piórkuję. Macho, serio wszystko to zostawił? No to wychodzi. Ja piórkuję. No nic, dobra, dzieciaki, ustawcie się w linii. Ale gdzie w linii? Na linii czy nie na linii? A, jeszcze jedno, Macho, sprawdź czasem telefon Maxa i coś pisali. Okej, okay, to potem załatwię. Tragicznie usiłuję. Stańcie przede mną, moi uczniowie. Stoimy. Przed? No na tej linii, no. Nie za! Nie no. A może wy? O. A może nie? A może staniecie się kłócić? Nie. Pery. Szczerze, nigdy was nie widziałem w akcji. Dzisiaj przyjechałem, w sumie przyleciałem i chciałbym zobaczyć was w akcji. Zrobicie to dla mnie? Nie. 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 Oczywiście! Dobra, faktycznie jestem jakiś wyjątkowi. Nie widział nas pan Macho? Tylko ważne pytanie. Chce mieć pan tą salę, czy nie po tym? Bo to jest treningowa. Co ty robisz, kurde? Żołniesz ognie, tak! Ja się boję mojej mocy. Chcesz zobaczyć? Głowa, naprawdę. No jasne! Ehem! A ty co potrafisz? Ehem! Niszczy. Dobra. Wow. Aha. Nie trafiłaś! Dobra, odsunę się. Która jest? Nie celowałam z ciebie. Dobra. Mogę stać i tutaj. Ten nic się zmienia. Ewidentnie będę musiał zainwestować więcej w tą salę. No dobra, nieważne. Przejdźmy do sedna i dzieciaki może chwilę skupienia. Dobrze. Mati, przestaw ich moce. Moce. Ta usypiająca mowa. Pożyteczna umiejętność. Ten strzela piorunami. Dzień dobry, witam serdecznie. O. Jak strzelę piorunem, to... Ty... Ja mam sztorm i mogę to opętać. Sztorm. Tak. Okej. Okay. Smok. Smok. Dokładnie. Czyli po co jesteście reinkarnacją smoka, tak? Ja nie mówię, nie zdradzam. Ten nie chce zdradzić. Okej. Okay. Ten to chyba wiesz. Tak, to chyba. A tą dwójkę chyba też wiesz, co mają. Tak,
Też wiem. Dobrze. Co nie? Będziesz... Słuchaj, trzeba, masz wszystko te... Co? No to wszystko stamtąd wiesz. Chyba... Masz plan. Dobra. A, no. Ahem. Ładna pogoda. Jeżeli zrobicie coś głupiego podczas tego, przysięgam, wyślę was na księżyc. O, nie, podobno ładnie tam jest. No, bez kitu. Tylko przypominam, że w kosmosie nie ma powietrza. A to nie tak, że my możemy oddychać? Jeśli... Nigdy wy nie byliście na misji kosmicznej tak jak ja. A co pani tak patrzy? A, jej lepiej nie wkurzajcie. A jak wkurzę? Też jest... Ej! Nie wiem, czy go akurat... Dobra, Macho, chyba możesz to wpuścić. Okej. Okay. To czuj co? Zaraz zobaczycie. No, to pod kolejnej ścianie. Wręczy się zacznie zabawa. O, jednak nie. Nie dolecam. Dobra, chyba może to wejść, Macho. Ale co? No. Klon. No. A to oni będą z klonem walczyć? No tak. To o to chodziło. Ja to święcie przekonałem, myślałem, że do tego pójdziesz. Że najpierw cię pokażę w labo. Nie. No najpierw będą... Przecież mówiłem, jakby słuchali mnie. No mówię, że musimy się poświęcić, bo was kiedyś zabraknie i że ten... I że ktoś przyjdzie taki jak ta osoba. Kto? Kto? No! Wspaniale! Po premierze pora sądzić, ile osób mamy w rebelii, co nie? Dobra, musimy odtworzyć odcinek. To był chyba ten. Co jest? Jest. Czemu pisze You are permanently banned for channel Titmati? Mój angielski jest zły, ale sprawdzę na telefonie. Ja wiem, co to oznacza, stary. Co to oznacza? Zostaliśmy moderatorami kanału Titmati. Jest to oznacza? Udało nam się. Możemy zbanować wszystkich, którzy byli na kanale. A teraz poczekaj, ja sprawdzę tylko tłumacza Google. Dobra, sprawdzaj. Nef? Ja? Na kółko? Tu nie pisze, że my zostaliśmy moderatorami. A co pisze? Zostaliśmy zbanowani. W takim razie odpalaj program R.